klikam sobie Generate AI Content, czyli content przez sztuczną inteligencję. Teraz mam nadzieję, że to wyjdzie, bo jak nie wyjdzie, to będzie lipa. I teraz mamy gotowce, gdzie tam słyszymy, że musimy mieć bardzo zaawansowany system sprzedażowy. Nie. Gdzieś w Polsce jest w tej chwili klient, internauta, osoba, przedsiębiorca, która szuka Twoich usług. I odpalałem taką reklamę. Budżety nie muszą być duże. Nie muszą być, czyli mam tu na myśli, że 10 zł nawet na reklamę wystarczy na dzień, dziennie. I dajmy przede wszystkim tym systemom czas. Partnerzy kanału to seohost.pl, najszybsze serwery i najtańsze domeny, SMS firmowy, narzędzie do masowej wysyłki SMS-ów do klientów, Tipay, operator płatności dla Twojego e-commerce, James Hogue, marka oferująca funkcjonalne męskie akcesoria. W opisie odcinka znajdziesz specjalne oferty dla widzów kanału. Cześć, ja nazywam się Paweł Leżoch, a to jest program Biznes od Początku, gdzie odwiedzamy przedsiębiorców w całej Polsce, rozmawiamy o tym, jak zacząć, jak rozwinąć swoją firmę. Dzisiaj jesteśmy w Warszawie u Pawła Danielewskiego. Cześć Pawle. Cześć, witam Was serdecznie. W skrócie opowiedz, czym się zajmujesz zawodowo. Zajmuję się pomaganiem firmom w tym, aby zdobywały więcej klientów, sprzedawały więcej, miały więcej zleceń, żeby więcej zarabiały. Jesteśmy w takim miejscu, które część widzów może kojarzyć z różnych kampanii reklamowych, marketingowych, które prowadziłeś ze znanymi osobami. Więc będziemy rozmawiać o marketingu, o tym, jak pozyskać klientów dla kilku branży właśnie z wykorzystaniem marketingu. Jeszcze zanim zaczniemy, to tutaj mamy dla Ciebie prezent, nie przyjechaliśmy z pustymi rękami. Otóż te nasze wojaże po całej Polsce są możliwe dzięki wsparciu partnerów, więc mamy dla Ciebie prezent. Marki James Hogue, mamy dla Ciebie portfel. Dzięki. Ty masz podobno dużo pieniędzy. Ale nie mam portfela. Teraz portfel. Dobra, przechodzimy do tematu, jak pozyskiwać klientów. Pierwsza branża. Chciałbym, żeby to było maksymalnie praktyczne na konkretnych przykładach jakiejś branży. Może pierwsza grupa osób to będą osoby samozatrudnione, freelancerzy, na przykład graficy, fotograf, takie biznesy. Freelance. W jaki sposób tutaj pozyskiwałeś klientów? Okej. Okay. Mamy tutaj bardzo zaawansowaną technologię z Ameryki składaną w Chinach. I w związku z tym jakbym miał bardzo konkretnie Wam podpowiedzieć, w jaki sposób na przykład dla grafików, programistom, wszelkiego rodzaju wolnym strzelcom, tak jak to powiedziałeś, konkretnie robimy reklamę na Facebooku, przykładowo. Dalej ta reklama nazywa się konkretnie Lead Ads. Lead Ads, taki jest kategoria reklamy. A następnie jak mamy te Lead Ads, to być może część z Was kojarzy na Facebooku konkretnie takie reklamy, gdzie jak się kliknie, to od razu jest wypełniony nasz numer telefonu, nasze dane są wypełnione i dalej nazwijmy, że te dane tych klientów trafiają do bazy czy na listę, gdzie następnie do tej listy dzwonimy, czyli telefonujemy, a cała reklama jest ultra, ultra prosta, więc czasami zamiast kombinować, nie, czasami w jakichś szkoleniach gdzieś tam słyszymy, że musimy mieć bardzo zaawansowany system sprzedażowy, nie. Gdzieś w Polsce jest w tej chwili klient, internauta, osoba, przedsiębiorca, która szuka Twoich usług, więc najprostszą rzeczą, jaką możesz zrobić, to na tej reklamie napisać cześć, czy może nie, bez cześć, ale jeżeli jesteś na przykład przedsiębiorcą i szukasz montażysty wideo, to kliknij w ten link, porozmawiajmy odnośnie współpracy i ewentualnych, i w jaki sposób mogę Tobie pomóc. Tak? To jest tak na szybko teraz wymyślam i następnie ta osoba taką reklamę widzi, ten przedsiębiorca wypełnia ją i stawia, a następnie ma możliwość po prostu wypełnienia. Ok, jest takie narzędzie, które się nazywa Jasper. Jasper AI, kiedyś się to nazywało Jarvis, nawet jest czyli informacja. Jasper pisane? Jasper, przez J, tak, AI. Artificial Intelligence, czyli pewnie sztuczna inteligencja. A następnie mamy Templates, tutaj z lewej strony. Stety, albo niestety jest to narzędzie płatne. Natomiast ono ma w sobie coś w rodzaju szablonów. Swoją drogą dla Ciebie, Pawle, jest informacja, możesz na przykład tytuły, sztuczna inteligencja może Ci tytuły na YouTube'a wymyślać na przykład, żeby były klikalne, ale też mają reklamy na Facebooka. Jak sobie pogrzebiemy dobrze, to mamy Facebook Ad Headline bądź Facebook Ad Primary Text i tutaj wpisujemy sobie na przykład, co sprzedajemy. Najlepiej jest zawsze, tak jak mamy w tej naszej sekwencji, zaoferować coś darmowego, tak?
Pamiętajcie, oczywiście można od razu spróbować sprzedawać, ale to raczej jest nieefektywne, bo ta osoba zanim cokolwiek u nas wyda, musi nas poznać, musi cokolwiek zobaczyć, że my potrafimy te filmy montować, że grafikę potrafimy robić, więc dobrze jest zastosować coś w rodzaju darmowej, nazwijmy to darmowej konsultacji, darmowej próbki, darmowego audytu, czegokolwiek, tak? Więc wpisujemy sobie w takim Jasperze, że oferujemy darmowy, możemy też po polsku spróbować, darmowy audyt, tak? Następnie co product description, czyli co oferujemy, krótko mówiąc. Oferujemy na przykład, co oferujemy? Montaż wideo, czy w inną stronę idziemy? Możemy zaoferować montaż wideo, montage, po francusku montaż, montaż wideo, filmów weselnych. Tak, oferujemy. Montaż wideo filmów weselnych. Jakie te filmy będą? Dzięki temu montażowi filmy będą wspaniałą pamiątką na lata. Montaż jest dynamiczny, wzruszający, ciekawy, tak? Dobra, cennika na razie nie dodajemy, klikam sobie generate. A i content, czyli content przez sztuczną inteligencję. Teraz mam nadzieję, że to wyjdzie, bo jak nie wyjdzie, to będzie lipa. I teraz mamy gotowce, tak? Weźcie pod uwagę, że tu mamy gotową treść samej reklamy. Wcześniej mieliśmy jeszcze schemat na same tytuły. Nie wiesz, czy warto zamówić montaż filmu wideo? Chcesz mieć pewność, że twoje wesele będzie najpiękniejsze i najbardziej wzruszające? Znak zapytania. Skontaktuj się z nami, a my przygotujemy darmowy audyt. Dzięki temu dowiesz się, ile kosztuje profesjonalny montaż oraz jaki efekt można samemu, że dopisać, osiągnąć. I czy to mogłoby iść na reklamę? Fajne. Mogłoby iść na reklamę, nie? I nie musimy być marketerami tak naprawdę, więc tak naprawdę moja, że tak można powiedzieć, moja praca jest tutaj troszeczkę zagrożona, dlatego że w cudzysłowie sztuczna inteligencja jest w stanie przejąć i napisać za Was takie treści. Tutaj są też trzy inne przykłady. Zobacz nasze filmy weselne. Wszystkie filmy weselne są profesjonalnie zmontowane. Montaż jest dynamiczny, ciekawy, wzruszający. Dzięki temu Twoje wesele będzie niepowtarzalną pamiątką na lata. To akurat prosty taki, tak? Ale kilka razy będziemy to klikali, to on będzie nam więcej tutaj dawał tych przykładów. Powiedz mi, wiesz, jak to działa? Czy to jest tekst, który po prostu, nie wiem, on ci wyrzuci jakiś po prostu tekst, żeby coś było? Czy to jest jakoś przemyślane pod kątem psychologicznym, marketingowym, że to są najlepiej działające teksty? Jak to funkcjonuje? Wiesz co, są szablony, gdzie faktycznie są, znaczy te treści są według szablonów i schematów, które faktycznie działają. Bo bardzo często możemy zobaczyć schemat na przykład w jakiś how to X without Y, czyli to jest z angielskiego, tłumaczyć na polski, jak schudnąć 10 kilo without, czyli bez na przykład wyrzeczeń. I tu mamy schemat, który działa, jak jeszcze dodałem do tego w 90 dni na przykład, to mamy gotowy schemat. I na pewno, znaczy nie znam algorytmu, bo nie siedziałem z programistami tego systemu, ale na pewno jest tak, że część tych szablonów po prostu jest wypełnianych w sposób naturalny, ale część na pewno tych szablonów też jest wziętych po prostu z innych stron. Oni najprawdopodobniej ściągają i analizują też treści podobnych reklam z całego świata i następnie, mówiąc kolokwialnie, wypluwają nam w wersji polskiej to, co było najpopularniejsze wszędzie, bo widzimy tutaj pewien też taki schemat, który niekoniecznie jest takim copy w klej, nawet to, co my napisaliśmy, ale to jakaś jest tutaj inwencja. Nie wiesz, czy warto zamówić montaż filmu wideo, na przykład, czyli no to jest schemat, mówię, jako marketer działa, coś takiego działa, zadawanie pytań działa, język korzyści działa. Jedyną rzecz, jaką bym tutaj zrobił, to zmienił troszeczkę wezwanie do akcji, dlatego że na końcu napisałbym, no jest akurat, skontaktuj się z nami, tak? Bardziej to stosując do formularzy lead adsowych, napisałbym bardziej, kliknij przycisk, aby wypełnić formularz i odebrać jedną z pięciu darmowych dzisiaj konsultacji na przykład. Więc to już bardziej jest do podkręcenia ten tekst. Ale myślę, że dla osoby kompletnie zielonej w marketingu, jak ona dostanie coś takiego, to po pierwsze pominie ten problem taki, co napisać, jak napisać i będzie mogła sobie tylko już bazować, żeby doszlifować ten tekst, żeby on brzmiał po polsku po prostu w sposób prawidłowy i potem wrzucamy w to reklamę, tutaj wrzucamy, a następnie jesteśmy w stanie te osoby na ten telefon tutaj ściągać. I ten schemat lidacowy świetnie tak samo się sprawdza do wszelkiego rodzaju, na przykład do wszelkiego rodzaju
usług lokalnych typu stomatologia, typu, co tam jeszcze, kwieciarnia może nie, ale wszelkiego rodzaju takie usługi, gdzie lokalnie, rentgen, jakiś tak, beauty też, dokładnie. Takie usługi jeden do jeden. Tak, dokładnie. Moi rodzice przykładowo jakiś czasem prowadzili gabinet stomatologiczny i też mnie poprosili swoją drogą o uruchomienie takiej kampanii, która by spowodowała, że na ten gabinet zostaną po prostu wygenerowane leady, kontakty. I między innymi ten schemat właśnie zastosowaliśmy, który tutaj widzicie. Z tą różnicą, że pamiętajcie, żeby zastosować, tak jak Cialdini, pewnie być może kojarzycie takiego pana Robert Cialdini, żeby po prostu podkręcić marketingowo, żeby to nie był suchy tekst, żeby po prostu zawsze było tam albo ogranicznik czasu, albo ogranicznik ilości, albo jakiś prezent. I nawet te trzy rzeczy, przykładowo, jak już to, które tu wspomniałem, możemy zastosować w takiej reklamie. Czyli na zasadzie sprawdź, czy mamy, czy są jeszcze darmowe konsultacje z pięciu, które dzisiaj udostępniliśmy. Kliknij w ten link, żeby zostawić. Czyli dzisiaj ten ogranicznik czasu mamy ilość, pięć sztuk tych konsultacji, darmowe, czyli element, który jest wabikiem w tym wypadku i możemy to zastosować. I czyli to ma wszystko prowadzić do tego, żeby ktoś chciał to zrobić teraz, a nie odkładał tego, że sobie tam... Tak, dokładnie tak. No bo generalnie zobaczcie, że my odkładamy zawsze, czy większość rzeczy na wieczne nigdy, w szczególności to widać przed samą, na przykład, czy przed Sylwestrem, czy przed Wigilią, kiedy są kolejki przy kasach i tak dalej. Jak nie ma tego docisku, mówiąc kolokwialnie, który powoduje, że ktoś teraz musi to zrobić, czy najpierw dzisiaj, to no to nigdy tego nie zrobi. Mhm. Okej, powiedz, ile to narzędzie Jasper, ile to kosztuje? Czy na to może sobie pozwolić taki mały przedsiębiorca, czy to kosztuje kilkaset dolarów miesięcznie? Znaczy, to z tego co wiem, między 20 a 50, no i tam nawet dzisiaj to przedłużałem właśnie na potrzeby, żeby pokazać wam między innymi, jak to działa dla osób bardziej początkujących. 20 ta wersja mini, a 50 na dzień dzisiejszy ta wersja droższa. Kurczę, wiem, że to jest i mało, i dużo, tak? To jest około 100, tam 10 zł, licząc na przeliczeniu. Być może warto się w kilka osób po prostu złożyć, jeżeli to jest za duży budżet, albo ewentualnie po prostu rozłożyć to w czasie, bo i tak się będzie pewnie to w czasie wykorzystywało te technologie. Dobra, kolejne moje pytanie co do tego. Reklama na Facebooku, lead adsowa. Do kogo ją kierować? Jak to targetować? Już profesjonalny słowo. Okej, i teraz jakby zakładając trzy takie kluczowe rzeczy. Pierwsza rzecz, jaką bym polecał, to jest oczywiście geolokalizacja, GOL tak w skrócie. Polega to na tym, że tak jak mieliśmy ten gabinet stomatologiczny, to w tym wypadku to był Żyrardów, 70 do 100 tysięcy mieszkańców, więc tak naprawdę najlepsza opcja, jaka jest, to pytanie, no pytanie nawet do Ciebie, jak myślisz, czy do naszych widzów, jeżeli mamy w centrum Krakowa, w centrum Warszawy, w centrum dowolnego miasta nasz gabinet, to pytanie, jaki jest promień geolokalizacji, czyli skąd najdalej korzystamy z jakiegoś na przykład salonu, warsztatu, ile, 5 km dojedziemy, 3 km, 10. Zależy na pewno jaki biznes, bo inaczej, jeżeli muszę jechać do dentysty na jakiś specjalistyczny zabieg, to mogę przejechać kilkadziesiąt kilometrów, tak. A jeżeli to ma być jakiś prosty biznes, nie wiem, chcę jechać do kwiaciarni, no to ten promień na pewno będzie mniejszy. Tak, no i też poniekąd odpowiedziałeś tutaj na to pytanie, tak? Czyli ja bym powiedział, że tutaj promień to jest mniej więcej 8 km max, który jesteśmy w stanie, tak powiem, przekroczyć czy przejechać. Wiadomo, jak jest jakiś zaawansowany zabieg, czy chirurgiczny, no to możemy na drugi koniec Polski jechać nawet. Druga rzecz, to co polecam zrobić, to w konfiguracji reklamowej od razu z prawej strony wam Facebook będzie podpowiadał informacje między, jakie zasięgi stosować. Między 50 a 200 tysięcy powinniście mieć zasięgu osób. Minimum? Czyli celujemy, żeby minimum tyle było, czy to jest maksymalna grupa? Ja bym powiedział, że idealnie to było w granicach 100 pomiędzy, tak, wybierając. To jest idealna wartość, którą powinniśmy mieć. Natomiast to determinuje z kolei, czy będziemy w tym momencie używali trzeciej funkcji, którą jest targetowanie, czy ograniczanie tej grupy na zainteresowania. Targetowanie na zainteresowania, weźmy zainteresowania, bo jeżeli mamy na przykład promocję naszego gabinetu, który jest w centrum Warszawy i ustawimy sobie promień reklamy, która ma trafiać do 8 km, do wszystkich osób, które są w promieniu 8 km, no to Warszawa ile teraz ma? 2,5 miliona? 1 700 000, ile się bał? Sprawdzaliśmy to wczoraj, jechaliśmy. 1 700 000, no dobra. 1 700 000, czyli to znaczy, że teoretycznie
Sam ten trzon, taki nazwijmy, to jest jakiś milion osób. Milion osób. I nam podpowie, że mamy 1 milion osób. I w tym momencie, jak mamy milion osób, to żeby zejść do tych 100 tysięcy, powinniśmy dać zainteresowania. I mamy wtedy zainteresowanie na przykład w zależności od tego, co oferujemy, że stomatologia, wtedy dodajemy, tak, jeżeli mam gabinet stomatologiczny, uśmiech, biały, znam zęby, implanty, możemy po firmach sprzedających implanty. I algorytmy już Facebooka sobie te osoby wychwycą. No wystarczy, że ta osoba ma telefon, powie implanty na przykład. I się pojawiają właśnie tego typu reklamy. Albo wystarczy, że używam nawet na Messengerze, tak? Bo ktoś może powiedzieć, dobra, ja nie mam telefonu, nie używam, albo nie wierzę, że to działa. Wystarczy, że na Messengerze użyjemy słowa klucz typu, nie wiem, gryzaki dla psów i nagle mamy sklepy zoologiczne, które nam się reklamują. Więc jeżeli chcemy zejść do 100 tysięcy, to ograniczamy to. I wtedy to wygląda na tej zasadzie, że tu mamy koło, czyli tutaj mamy 1 milion osób. I teraz przykładowo to będzie wyglądało w ten sposób, że jeżeli mamy ten milion osób, tak, mamy 1M, i jak mamy 1 milion osób, gdzie mamy kilka dzielnic Warszawy przykładowo, to dodając trzeci ten punkt, dodając te zainteresowania, dajemy Facebookowi informację, że ok, to mają być osoby, które się interesują implantami, to mają osoby być, które się interesują czy tam jeszcze białymi zębami, i to mają być osoby, które się interesują fatałaszkami, żeby tam się przebierać. Nie żartuję. Mamy tutaj konkretnie tę grupę wtedy, tak? Ja wiem, że to trochę może dziwnie wyglądać, jak Jacek Gmoch. Tutaj, ale wychodzi ostatecznie, że to jest ta grupa, i wtedy on nam nawet może pokazać 50 tysięcy osób w targecie, czyli 50 tysięcy, do których ta reklama trafi na tym obszarze 8 km, ale to jest ta właśnie grupa, która nas najbardziej interesuje. I odpalałem taką reklamę. Budżety nie muszą być duże, nie muszą być, czyli mam tu na myśli, że 10 zł nawet na reklamę wystarczy na dzień, dziennie. I dajmy przede wszystkim tym systemom czas. Jak damy im czas, to algorytmy Facebooka się wgryzają, że tak powiem, w te profile, w grupy osób, które interesują, patrzą, jak reagują te osoby, a następnie po prostu ta reklama coraz działa z każdym dniem coraz lepiej. Więc to też nie jest prawda, że musimy dużo wydawać na reklamę. Aczkolwiek to też jest dobry temat, bo pytanie w takim razie, ile powinienem wydawać na reklamę? Pytanie, ile jesteś w stanie przyjąć klientów, bo jeżeli ta metoda wygeneruje ci na przykład dziennie, no wiadomo, powiedzieliśmy, że 5 konsultacji dziennie, ale prawda jest taka, że możemy w tym systemie, dopóki go nie wyłączymy, przyjąć i 50 kontaktów dziennie, tak? Co spowoduje, że w miesiącu będziemy mieć 1500, załóżmy, osób i z tego nam się skonwertuje na powiedzmy 500 klientów, no to pytanie, jeżeli z każdego klienta potem masz zamówienia warte w stomatologii na 10 tysięcy złotych, chociaż te implanty wiadomo, że one są znacznie, znacznie droższe, to mamy w tym wypadku 5 milionów złotych już zrobiliśmy. Jesteśmy multimilionerami, można powiedzieć, po pierwszym miesiącu. I teraz powstaje pytanie, czy my jesteśmy w stanie te 500 osób obsłużyć, bo wątpię. Prowadzić w ogóle 1500 konsultacji i tak, później obdzwonić w ogóle listę bez zespołu. No i to dochodzimy do kolejnego pytania, tak naprawdę ile jesteśmy w stanie obsłużyć klientów, tak? Jeżeli mówimy tu bardziej o agencje marketingowe, ja bym powiedział, że to jest 5 osób, jednoosobowa agencja marketingowa czy freelancer jest w stanie obsłużyć do 5 klientów moim zdaniem, więc możemy to odpalić na tydzień, na 2 tygodnie przy małych budżetach i zobędziemy tych klientów na wiele miesięcy. Bo jeżeli mam 5 klientów i każdy płaci miesięcznie za ten montaż wideo, trójkę załóżmy, no to wychodzi nam 15 tysięcy. I teraz sobie odpowiadamy na pytanie, czy skalujemy się bardziej, czyli zatrudniamy call center, tworzymy, czy tworzymy, zatrudniamy pracowników, czyli tworzymy coraz wyższą firmę, czy po prostu mówimy sobie spoko, tych 5 klientów mi wystarczy, 15 tysięcy, załóżmy, że to jest netto, załóżmy, to jest netto, tak? To za 15 tysięcy też już możesz większość rzeczy zrobić w życiu, tak mi się wydaje. Dobra, tutaj jeszcze dodam, mówię, że tej grupie 50 tysięcy osób nie ma co za mocno zawężać. Nie skupiamy się na tym, żeby ta grupa była bardzo wąska, czyli nie zawężamy, żeby tam zostało 500 osób, bo to nie będzie tak, że to będzie tańsze. Tylko jednak ta w miarę obszerna ta grupa musi być, żeby Facebook sam sobie dobrał odpowiednie dokładnie osoby. Dokładnie tak. Tak jak powiedziałeś, tak jak to rozmawialiśmy, między 50 a 200 też nie starajmy się nie wychodzić powyżej 200 tysięcy w tych konfiguracjach. Bo to jest po prostu coś, co nie będzie aż tak działało. No lepiej to 100 tysięcy. Dwa triki jeszcze, które mógłbym
dać, takie na szybko. Trik numer jeden to jest to, co zauważyłem, że reklamy, które mają tak zwany social proof od Cialdiniego, czyli mają, jak mamy jakiś tam ten wpis na Facebooku, dużą ilość komentarzy, piękna wizualizacja, to mają niższe stawki za klikalność i w ogóle tych kliknięć jest więcej. Czyli jak widzimy na przykład reklamę portfela, załóżmy, i pod reklamą tego portfela wypowiadaliby się wszyscy albo duża część klientów, na zasadzie super produkt, polecam, dzięki temu zaoszczędziłem tam na, nie wiem, nie okradli mnie coś takiego, no to automatycznie inna osoba, która tu będzie wchodziła i będzie na to patrzyła, jak widzi na przykład 100 komentarzy pozytywnych, myśli sobie, kurde, zajebista sprawa. Pewnie to musi być coś dobrego. Czy my jesteśmy w stanie taki social proof sami zrobić? No nie bardzo, jeżeli chodzi o komentarze pod reklamą. Jeżeli mamy dobry produkt, jakąś dużą społeczność, ok, ale jak możemy wpłynąć, co my możemy zrobić, żeby ten społeczny dowód słuszności gdzieś tam w naszych materiałach się pojawi. Okej, to dwa przykłady. Jeden przykład, który ja robiłem, po prostu to było pod szkoleniem, pod nową reklamą szkolenia. Było na tej zasadzie, gdzie prowadziłem w tym czasie webinar któregoś dnia. Miałem na tym webinarze z 300 osób i pod koniec tego webinaru, gdzie faktycznie dałem dużo takich treści, mało reklam i konkretne wskazówki, widziałem, że są zadowoleni klienci, powiedziałem, słuchajcie, jeżeli ten webinar Wam się podobał, jeżeli to szkolenie Wam się podobało, wejdźcie proszę teraz pod ten adres, od razu link dałem i napiszcie, co myślicie o tym, o współpracy ze mną, najlepiej dajcie ocenę między 9 a 10. Akurat tak nie powiedziałem, ale powiedziałem, dajcie szczerą opinię, to co myślicie, tak? I tam był wysyp około 100 komentarzy i faktycznie te komentarze spowodowały taką lawinę, ale druga część osób też może powiedzieć, dobra, ja nie prowadzę webinarów, nie mam branży szkoleniowej, nawet części biznesu, to co można zrobić, to po prostu wyślijcie mailing do swoich klientów albo zadzwońcie na przykład do tych klientów i powiedzcie, że potrzebujecie czegoś takiego jak opinia, to bardzo Wam pomoże i czy mogliby taką opinię zostawić. Oczywiście wyobraź sobie, że teraz do Ciebie dzwoni na przykład James Hawk i mówi, Pawle, napisz nam opinię. Pytanie, czy zostawisz, czy nie. Będziesz czuł prawdopodobnie, że coś chcą od Ciebie i to chcą za darmo dodatku. Ale gdyby James powiedział, nie chodzi o to, że powie, dobra, to dajemy Ci 1000 zł za pozytywną opinię, bo nie o to chodzi, żeby ściemniać, tylko powie tak, jeżeli w ogóle zaktywujesz się i napiszesz nam opinię do końca tygodnia albo nagrasz filmik wideo z taką opinią, to dajemy Ci jeszcze 5 takich portfeli na przykład, albo jakąś nagrodę gwarantowaną, cokolwiek gwarantowanego. Chcę powiedzieć, że dajcie swoim klientom po prostu jakiś bonus, niech to będzie wymiana, coś za coś. Nie chodzi o to, żeby oczywiście ich opłacać, chociaż wiadomo, że super było mieć same komentarze pozytywne, ale ludzie z założenia raczej piszą pozytywne rzeczy, negatywne jak naprawdę mają chyba gorszy dzień albo... Albo jak faktycznie coś zrobiliśmy nie tak. Tak, tak, no tak, to dokładnie. Więc jak ich poprosicie, to raczej, jeżeli będzie faktycznie źle, to albo Wam nic nie napiszą, albo napiszą dobrze. No. Pawle, bardzo Ci dziękuję. Mamy tutaj konkretne metody, co możecie zrobić. Także, drodzy widzowie, dziękujemy za dzisiaj. Myślę, że było tutaj dużo wartości, dużo konkretnych informacji i dajcie znać w komentarzach, czy takie właśnie materiały, gdzie jest przedstawione więcej konkretów, narysowane, pokazane tutaj na komputerze, czy to dla Was jest przydatne, wartościowe, czy robić tego więcej. Dzięki za dzisiaj.